give people hope. Return to your homes. We're not going anywhere. You will give people faith. We're painted red to fit right in. Whoa. They will fight. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, no i serdecznie, ja jestem Duszek, więc zapraszam was do kolejnego odcinka, zagrajmy w Assassin's Creed 3. Dzisiaj trochę bardziej jebaczowy odcinek, ze względu na to, że są święta, no i taki malutki prezencik ode mnie. Mam nadzieję, że zmieszczę się przynajmniej w 40 minutach. Aczkolwiek teraz udajemy się teraz do tego momentu, tutaj do tej lokacji, nie wiem po co. Aha, już wiem po co, są takie punkty, do których musimy dotrzeć. Aby wskazały nam drogę, gdzie mamy jechać dokładnie, chyba o to chodzi. Przynajmniej tak mi się teraz wydaje po tym wszystkim. A przekonamy się na tym punkcie, jak miniemy go, to prawdopodobnie pojedziemy dalej. No tak, dobrze myślałem. Okej, no to let's go! Czyli... Tak. Dobrze, jesteśmy przy tym domku. Domek, to jest domek czy dom? Co ja będę wnikał? Zejdźmy z konio! Interakcja. Paul, Connor. Good to see you. You need to leave. The redcoats are coming. Aye, so Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor, it's best you stay here and help our man John Parker hold the town. It'll give us time to spread the word. Okay. Sekwencja siódma, nocny rajd, chyba będziemy zaczynać ją, czy też kończymy? Kończymy! A, zrąbałem, tak. Tymczasem jedną sekundę. Coś tam jeszcze chyba. A, bo trzeba było w ogóle nie wchodzić w otwarty konflikt, rozumiem. No dobra, ale teraz przydałby się koń. Idziemy w ogóle iść. Tutaj, bliziutko, no to konia nie trzeba jednak. Całkiem blisko. Chociaż, nie, no blisko wyskakiwało mi na mapie. Te FPS trochę mi spadły, 24-23, masakra. Okej, czy jesteśmy na miejscu? Nie wiem, czy to są jacyś nasi pomocnicy. Nie wiem, zobaczy się zaraz. Interakcja. Sekwencja siódma, Lexington i Connord. Show this to whoever leads there. Should be a man by the name of James Barrett. Go on now! Okej, czyli lecimy do tegoś kolesia. Koń, jest koń. Dosiadanie. Let's go, na koniku. Come on! Spierdalają jak zgniłe szczury, kurwa lądowe, zdrajcy jedni nikczemni. Chociaż rozumiem ich, boją się, ale... A, przecież to wojsko, jak oni się mogą bać? Wojsko nie są najemnicy chyba. A co ja będę wnikał, mniejsza o to. Stało nam 2 minuty 30 sekund. Ohohoho, kupa czasu. Chyba. Nie wiem w ogóle, dokąd dokładnie mi się udać. Aczkolwiek wydaje mi się, że zdążymy, mamy konika, więc... Jest dobrze, gorsze było, gdybyśmy tego konia nie mieli. Sprintuj, koniku. Go, go, go.
Nie obchodzi mnie, że się zmachasz i tak umrzesz. jeszcze troszeczkę. Aj, po co skaczesz tędy? Nie o to mi chodziło. Dobra, mniejsza o to, jakoś się wyszczyliśmy z tej sytuacji. Sprint, 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 sprint. Go, 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 go. Uwolnić cywili związanych z zakładników. Aha, dobra, aż mam ich uwolnić, tylko gdzie? Tutaj? Tam nikogo nie widziałem. Mhm. Popędź szybciej, koniku. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mamy tylko minutę 40 sekund. A nie wiem, gdzie dokładnie jedziemy, więc... Szybciej. Tutaj? Chyba tutaj. Gdzie oni byli? A mniejsza o to. Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. And why do you think I'm met up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured. What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. Your lady's finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so... I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldier, and they need some with the experience to direct them. That's something you can do. You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do is wait. Bu, bu. Oddziały kolońskie. Mount the barricades! No! Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late. And the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Okej, czyli takie zadanie trochę niewykonalne dla mnie. Mniejsza o to, z chwili grupy żołnierzy są sobie jednej komendy. A gdzie oni idą w ogóle? Komenda, jak tą komendę wydać? Bo jakoś tutaj nie widzę nikogo. Słuchajcie, tych debilów trzeba zabić. Nie wiem, espacja. Espacja, kurde dupa. On nie zejdzie stąd. Wydaj rozkaz. Nie wiem, aha, to o to chodzi. Okej, czyli mniej więcej wiem, o co chodzi. Teraz tutaj pójść i wydaj rozkaz. No strzelajcie, Jezu. Chciałem tam cały czas stać. Nie ogarniam. Aha, tutaj mam. Dobra, wydaj rozkaz. Tam, 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 tam. Tam macie strzelać, ludzie. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Jezu, co za masakra. Wydaj rozkaz. Czemu wy tam strzelacie, a nie tam? Chciałem, żebyście tam strzelali. Aha, to takie buty. Dobra. Dobra, strzelajcie. No, no, no. Okej, coś tam się udało jednak. Mniej więcej, wiemy już, o co chodzi. Teraz tylko tutaj jakaś grupka uderzenia powinna być. O, tam dobrze. Tutaj czekajcie. A ja tutaj pobiegnę. Strzelaj. Tylko szybciej, bo czasu nie mamy. Dobra. Tam ci padają, ładnie. Tu ktoś się ustawił. Wydać rozkaz. Let's go, let's go, let's go. Dobra, zabiliście ich? Dobra, nie ma ich. Pozostali patrioci. No chyba to przerąbię, ale wiem już mniej więcej, o co chodzi. Strzelajcie. Tych debili nie ma. Tutaj nie, tutaj nie. Tam, 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 tam. Let's go, let's go, let's go, tutaj. Teraz. Dobra, strzelajcie, strzelajcie szybciej, bo tam już są dwie grupki, co jest złe.
Zaraz do was podbiegnę. Trzeba sobie jakoś pozbyć tych debili. Dobra, strzelajcie. Dwie grupki, aż o masakra. O kurde, ilu ludzi. Realiści sobie do pokonania, nie zdąży... Nie, przerąbimy to. Przerąbimy to, misja nie do wykonania teraz. Jeżeli nie początku strąbałem, to już teraz nie da rady. Strzelajcie. Teraz wy. Dawajcie, let's go, bo są trzy tam grupy. Masakra, nie zdążymy. Ho, 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 mówię, przerąbiemy to. No to jest głupie. Dawajcie, tutaj daję jakoś sobie radę. Tam już nie daję. Tam jest dużo ludu. Lud mnie wkurza. Oj. Aj, mówiłem, że przerąbiemy. Aczkolwiek możemy na nowo spróbować, co teraz wyjdzie. Wydaje mi się, że w 100% dobrze, bo już wiem, o co chodzi. Zawsze to jest najdurniejsze, bo nie wiadomo, o co chodzi, a pod koniec, jak się wszystko zrąbie, to wiadomo, o co chodzi. Dobra, czekajcie chwilę, aż tu podbiegam jakieś debile. Wait, 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 wait. Okej, okay. Wydaj rozkaz. Okej, okay, nie ma ludzisków. I teraz idą ludziska, tam idą ludziska, no to... Sprint, sprint, sprint. No i może... Czekajcie, oni się ustawią teraz. Okej, okay, nie ma ludzisków. Tu będzie kolejna grupka się rozpiła, przychodziła, czy też zachodziła. Czekamy na tych debili. Tam już idą kolejna grupka. O Jezu, oni nas na wysyła. To może... Teraz strzelajcie, dobra. Bo wszyscy padną. Dobra, okej. Okay. Udało się. Tu idą chyba debile. Tam idą debile, tamtych trzeba pierw rozwalić. Zniszczyć, rozwalić, zlikwidować! Let's go, strzelajcie, strzelajcie. No, no, no. Dobra, świetnie, Adri. Teraz wy. Otwórzcie ogień. Tu ktoś idzie? Nie, nikogo. Okej, okay, czyli teraz czekać, jak ktoś następny tutaj przyjdzie. Tam idą, no to dobra. Lewa strona. Trochę monotonne, ale wkurzające. Chyba nie uda się. Fuck. Dobra, chyba padną wszyscy. Uda się, no dobra. Tutaj, uwaga, fuck! No nie, 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 nie. Fuck, fuck, fuck. Dobra, dobra, strzelajcie, strzelajcie. Kurde, zrąbany bóg. Tego nienawidzę bugów. Fuck. Dobra, strzelajcie. Tam ktoś się chyba już respi. Fire! Fire, fire! Rozwalcie ich tylko szybko. Dobra, mniej więcej. Kurde, ile tu ludu! O, ja pierdzielę, nie, to... nie, nie, już... Już, już się nie uda, moim zdaniem. Tam pobiegniemy szybko. Fire! Jedna grupka zginie, a druga zostanie. Masakra. Kurde, szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, strzelajcie. Jeszcze następna grupka, no masakra. Kurde. Fucking shit, bullshit. Fire, fire, fire. Czemu na moc nie wsyłają? Nie wsyłają już nikogo tylko na te brzegi. Muszę tak zapierdalać z jednego miejsca na drugi. Fire, fire, fire. Dobra, tu już nikt się nie zrespi. To jest jakiś czas. Tu ktoś przyraz. Shoot, shoot, shoot. Chyba jednak zdążymy, jednak się uda, tak mi się wydaje. Stało tylko 7 osób, już. No już po misji. Jest, udało się. No i co teraz? Mamy tam popierdzielać? Aha, ale konia nie mam. O kurwa, konia nie mam! Konia nie mam, ale biegniemy na piechotę. Jeżeli tam już... Jeżeli będziemy biec dalej, to przywołamy swojego konika. No chyba trzeba dalej będzie biec. O kurwa.
Aczkolwiek nie, chyba dobrze będzie. Tak. Takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. Hmm. It never is. Okej, sekwencja siódma zakończona. No nie, 100%. Co zrąbałem takiego? Może to zrąbałem, że... A, nie uratowałem tych cywili. Okej, kapuję. Cywile. Cywile! Cywile! Cywile są bullshitowi. I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. Sir, I beg leave to assure the Congress that I can think of several. Pecuniary consideration could have Charles Lee from accepting this arduous employment. Do I know you? I would not expect you to remember. Come, Connor. There's someone I want you to meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away like that, I doubt not they will discharge, and that is all I desire. The last thing we need is the two of you coming to blows. Now, Connor, allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief, George Washington. Ah, so you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave, we could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. Now, lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him, and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Tak, do Bostonu! Kurwa, jest Charles Lee. Nie, nie zabijemy go, bo to byłoby złe, bo to... No bo on tutaj był, może się skoczyć do gardy, bo takie ładne posiedzenie i w ogóle... No, chcą rozmawiać? Nie, nie chcę tam rozmawiać. Nie, nie zabijemy Charlesa Lee. Tak, kurwa, kiedy będzie okazja, żeby go zabić? Kurde, masakra. Tak w ogóle, to czemu on został pod komendantem Waszyngtona? Oh shit, nie wiem, czy oni coś kombinują. Być może ten też jest scenariuszem, albo jakoś tam marionetką ich, nie wiem. Nie wnikam. Jest jakieś sienko. Jakbym skoczył, to bym skoczył, ale nie jestem samobójcą. Nie ma sianka. Dobra, no to lecimy do przypała. No przypała zawsze lepiej. Aczkolwiek teraz zobaczmy, co będziemy w ogóle się udać. Gdzie my w ogóle jesteśmy? I where. Aha, tutaj mamy się pójść. Misja główna. Umieść znacznik. Ile metrów? Powiedzcie mi. 347 metrów. Ale nie tak daleko. Hop. Po drzewach, hop. Dobra, tędy pobiegniemy. Hmm.
Króliczek! Nie zabiłem króliczka. Myślałem, że zabiję króliczka. Nie, nie dogonię króliczka, za szybki do mnie. Nie jestem jakimś sprinterem. O kurde, trzeba umieć pływać. Fuck! No bardzo zróbmy tak. Co to w ogóle jest? Zatrute strzałki, bomby dymne, strzałki z liną. Mam strzałki z liną w ogóle? Mam łuk. Mina potykowa. Zatrute strzałki, siodła. Swistak na konie, o to chodzi. Q. Koniku, koniku, siema. Nazwę cię dosiadanie. Nie wiem, nazwę go... Denis, o, będziesz Denis. Chociaż Denis, może być Denis. Hejo, hejo. Right dla zawodowców, popierdolamy popularzy. Dobra, ogarnijmy się mniej więcej. Podjedziesz tutaj, jasne, że podjedziesz, jesteś koniem. Potrafisz podjechać pod każdą przeszkodę, ale nie pod drzewo. Okej, tu jest chyba punkt synchronizacyjny. Moglibyśmy tam wejść. Spróbujmy. Tylko pierwszy zorientujmy się, gdzie jest w ogóle sianko, żeby się nie zabić. Sianko jest tutaj, okej, dobra. Czyli będę wiedział, co zrobić. Tędy wejdziesz gdzieś jakoś. Nie, tędy nie wejdzie. No to jak tutaj wejdziemy w ogóle? Chyba tędy. Okej, dobra, jednak się udało. Do góry. Jaba, jaba, dół. No, ej, no nie tam. Co jest? Dobra, o to chodziło. Bem, 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 do góry. Dobra, jeszcze raz do góry. Tą stronę, o Jezu, jak on tu wchodzi, o kurde. Nie mówię, że to przeczy zasadom grawitacji, ale no, przeczy. Okej, łop, 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 łop. Tu już synchronizacja, czy gdzie? Jeszcze wyżej. Ha, jeszcze wyżej, o kurde. Teraz to gdzie? Już chyba żadnego wyżej punktu nie ma. Jest tylko tam, ale tam chyba nie skoczysz. Nie no, tutaj... No! Kurwa... Nie mówcie, że muszę od początku. Proszę. Dlatego nie lubię, kurwa, punktów synchronizacyjnych. No nie, wyżej dało, nie dało się, wyśliknąłem. Chciałem interakcję, synchronizację, kurwa, nie, dupa. Nie da się zrobić, nie, bo dalej nie wejdziesz. Jak to nie wejdę, jak wejdę, nie, nie wejdziesz dalej. No czemu nie wejdę, bo takie jest zbugowane. Nie ma synchronizacji, możesz tam wejść. Nie, nie, nie ma synchronizacji, nie, nie. Tak, kurwa. Pierdolone gówno. O nie, od początku. Chociaż na nowo rajd. Poproszę, no to, proszę państwa, Connor wychodzi na polecenie. Jego koń Davis. Coś zwalnia, nie wiadomo czemu. Chociaż, gdzie mam w ogóle teraz pójść? Nie mówcie mi, że ja poszedłem teraz złą drogą. Szłem chyba dobrze. Tutaj, okej. Okay. Umieść znacznik. Jedziemy ma. Że ja poszedłem. Dwa. Ogólnie wkurzające właśnie jest ta cała synchronizacja. Wchodzimy na górę, wchodzimy, wchodzimy. Weszliśmy na samą górę. Dalej nie wejdziesz, bo tak jest ustawione, bo tak jest zbugowane. Nie, dalej nie, dalej nie, nie, nie. Dodawaj do przodu. Nie, dalej nie, tutaj możesz skoczyć, ale się zabijesz. To nie wchodzisz lepiej w ogóle na synchronizację. Okej, już nie będę wchodził. Chociaż, nie, wiem co zrobię. Między odcinkami, prawdopodobnie po tym odcinku, zrobię wszystkie misje poboczne i synchronizację, żeby nie było jakichś fail jak przed chwilą. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Dobra opcja, genialna opcja. Nie będę was zanudzał pobocznymi misjami, a przez to skupimy się tylko na wątku głównym. To jest dobre. Ej, człowieczku. Spokojnie. Rozpocznij misję. On whose orders? Samuel Adams. F-
Follow me. Follow me. Jakby tego kolesia być może będzie następnym templariuszem. Templariuszem, asasynem. Co ja mówię? Jezu, zmienia się templariusz, a nie. Ogarnijmy się. Ogarnę się. Dobra. Zamykam się, cutscenka, czy... O ma, nie ma. Let's go. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving. And any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Red Coast rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time, and Congress will send regards by way of cannon fire. It's all right, though. He'll have what's coming to him soon enough. Okay. Idziemy do miejsca, w którym mamy ukatrupić tego całego Pictura. Pictura, nie pamiętam, to się czyta w ogóle, nie pamiętam tych całych nazwisk. Mówię, to jest to wcale, nawet mi się podoba, wydaje mi się, że będzie naszym następnym asasynem. Znaczy, korek, wydaje mi się, czemu jeszcze nie miałem w ogóle możliwości wysłania mojego asasyna na misję? Rozmawiaj z Russem Putnamem. Tam, co tu w ogóle, jakaś walka? Oni się napierdzielają, czy co? Nie wiem, mniejsza o to. To troszeczkę przypomina tą scenę z traileru Assassina. Wtedy to było całkiem przy morzu. General Putnam. What? I'm looking for John Pitcairn. I was told you would be able to help me find him. He's tucked away inside their city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silent... Oh, then poor John might be forced to get off his arse and come forward. I shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral. Ach, to jego pozytywna samej naszej misji. Dobra, czyli akcja Incognito, uszkodzić statek i pozwolić im przeżyć. Let's go. Przejdź przez czarę restów, nie odnosząc żadnych obrażeń. To będzie głupie. Nie uda się. Tak by the way, co mamy w ogóle zrobić? Wiem, że popierdamy do takiego miejsca, do tego budynku. Budynku, do tej lokacji. Miejsca. Poznaj z ruchu na budynku trafienia nerwującymi kulami armatnimi. Okej, czyli cały czas... O, co tu się dzieje? What the fuck? What the? Do góry. No nie skoczysz, no. Kocham, normalnie kocham. Dobra, chyba się uda. Oj, fucking bullshit is my life. Fuck! Wszystko się wali. O kurwa. Dobra, spierdalamy stąd. Nie obchodzą. Nie, kurde. Pierdzielę was, uciekam stąd. Nie obchodzą mnie. Nie obchodzicie mnie. No Connor, płynie, dobra, świetnie. Kurwa, zaatakowali mnie, chuje przez tej debili i mam niezaliczone misje. Zabij Grandariera z powietrza, poza niezawrony na statkach. Spróbuję. Też nie obiecuję, to jest Anglia. To jest Anglia, tak, to jest Anglia, kurwa, atakujemy Anglię. A nie, bo to przez koronia angielska. Aha, dobra, kapuję z historii. Może pierwszy statek, dobra, to który tutaj wejść? Tędy? Może od tyłu? Teren strzeżony. Okej, jednak się udało. Co jest? Aha, armata mnie walnęła. Genialnie! Weszłem nogą na armatę i armata mi już rzynęła nogę. Dosłownie genialne! Kto by na to wpadł? No przynajmniej na pewno nie ja. Kurde, to jest genialne, nie w końcu. Nie, ja myślałem, że to jest niemożliwe. Weszłem na armatę, nie. Kurde, armata walnęła. Bullshit. Okej. Ci już mnie tam trochę zauważyli, a już mnie nie widzą. Uwaga, teren strzeżony, ja o tym wiem, że to jest teren strzeżony, a tego idę od tyłu. Tu armat nie ma. To jest plus tego wszystkiego. Tędy wejdziemy. Okej, jednak się udało. Tu armata mi nie walą. Okej, czekajcie, mamy tutaj tyle ludu.
Okej, okay, zabij oficera. No po co nie zauważony? Dobra, miesza o to. Mógł być zauważony. O! Dobra, bang, bang, bang. Bang, bang. Boom, 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 boom. 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 Boom, 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 boom. Bang! Boom. Co teraz? Teraz ty? Dobra, teraz ty, debilu. Gini, szmato. Kartkę skręciłeś ładnie. Mój chyba czas z kontry wyjść. Czekajcie. Tego kolesia wypchniemy za statek. Byłem pierwszy. Dobre. Porzucenie. Aha, czyli to będzie wybuchało. What the fuck? Już wiem, o co chodzi. Ja myślałem, że mamy ich wszystkich mógł katrupić, a to chodzi o to, żeby wysadzić ten cały statek. Taki ładny statek, a zaraz utonie. Ale jestem wredny. Okej, ta lina pomoże nam tutaj wejść, czy nie wejdziemy po linii? No nie wejdziemy po linii, niestety, bo lina jest niewidzialna. Dokładnie. Tędy. Dobra, na górę. Te strzelają, okej. Oj, oj, oj. Widzisz mnie? Nie widzisz mnie. Nie mam zamiaru z wami walczyć, więc... Oj, chyba. Oj, oj, oj. Zabiję jednego. Ale podrzucenie i... Nie mogę. Okej, coś mi tutaj chyba walnęło. Nie wiem, co mnie walnęło, ale coś mnie walnęło. Okej, gościa nie ma. To teraz taki mądry. Bang! Ten koleś. Oj, on mnie bije, on mnie chce ukatrupić. To nie jest nice, to nie jest ładne z jego strony. Nie jest w ogóle mądre z jego strony, że on do mnie fika. Czykolwiek. O kurde, 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 kurde. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Tego ukatrupmy. A tego weźmiemy z powietrza. Bo on na górę nie może wchodzić. Bang! Kurde, odsunął się. Oto skubańcu jeden. O, z buta mu wyjechałeś. Też całkiem dobrze. No podrzucenie. No podrzucenie, no w końcu. Dobra, cofnij się. Let's go to the death. Płyniemy, 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 płyniemy. Stateczek. Boom! Nie ma stateczka. I love it. So, co w ogóle mamy zrobić? A, wywyższyć te maszty? No nie. Nie pomyślałem o tym. Kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Jeszcze raz, kurwa. To jest wkurwiające. Teraz jakoś mi kratki wskoczyły do 60, sam nie wiem czemu. Kurde. Być może, nie wiem, prawdopodobnie mi się miejsce na dysku skończyło. Chociaż nie, FPS-y chodzą. Więc nie powinno być tak jak teraz. Może, no nie. Chyba podłożymy te flagi i kończymy odcinek, bo chcę sprawdzić, żeby ten nie było, że nagram coś, a potem nie będzie. Takie sytuacje się też mi zdarzały, raz czy dwa. Raz czy dwa, tak, raz czy dwa. Dobra, tak, o, w ten sposób chcesz wejść. Na górę, na górę, na górę. Okej. Okay. Jeszcze wyżej. O kurde, jak daleko. Jak oni to w ogóle tą flagę wkładali. Okej, okay, teraz tam na górę. O fuck. Connor, ty jesteś bullshitowskim. Nie, no tam nie skoczysz. Kurde, czekajcie, trzeba jakoś wejść. Jeszcze wyżej. Nie, on tędy przychodzi tylko na wierzch. A chcę tam wyżej wejść. No nie, tam. Nie tutaj, no tutaj nie. Słuchajcie, w tą stronę. W tą stronę, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Kurde, Connor! Nie rób mi tego. No, teraz nie wejdziesz stąd. Kołysanie się. Nie chcę się kołysać. No kurde! Fuck, 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 fuck. Dobra, klikamy tutaj, bem, 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 bem. No kurde, Connor! Nie, no! Dobra, wiecie co? Tylko do mnie wkurza. Connor, wkurzasz mi nowanie na regalu, mnie wkurzasz! Co to ma być? Bullshit, it's my life! Dobra, słuchajcie, tu kończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, zostańcie, no i polecajcie.
Ja się zamierzam na nowy następnego odcinka, no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że ogarnę tego Connora z tą całą flagą. Tak więc, goodbye, appetite.